Cześć, witajcie! Dziś na polski, no i oczywiście na pozostałe europejskie rynki wkraczają dwa nowe smartfony Realme. Realme GT Neo 3 i Realme GT Neo 3T. Realme GT Neo 3 to najprawdopodobniej najszybciej w tej chwili ładujący się smartfon na świecie. Ładuje się on z mocą aż 150 W, co pozwala napełnić baterią do połowy w zaledwie 5 minut. Bateria ma pojemność 4500 mAh, a producent zadbał, aby nie przegrzewała się podczas ładowania. Specjalny układ dba o to, aby temperatura akumulatora nie przekroczyła 43 stopni. I do tego producent obiecuje, że bateria zachowa 80% swej pierwotnej pojemności po aż 1000 cykli ładowania. A co znajdziemy w Realme GT Neo 3 poza tym imponującym akumulatorem? Smartfon ma procesor MediaTek Dimensity 800 wspierany przez pamięci typu LPDDR5 i UFS 3.1. Ma również 6,7 calowy ekran AMOLED z rozdzielczością Full HD, częstotliwością odświeżania obrazu 120 Hz i wsparciem dla HDR10+. Ekran osłania szkiełko Gorilla Glass 5, a po środku górnej krawędzi ekranu widzimy otworek na 16-megapikselowy aparat do selfie. Z tyłu z kolei znajdziemy główny aparat fotograficzny Sony IMX766 z matrycą 50 megapikseli, optyczną stabilizacją obrazu oraz przysłoną 1.88. Tylny aparat uzupełniają jeszcze dwa moduły. 8-megapikselowy szerokokątny o polu widzenia 119 stopni i 2-megapikselowy do makro. Realme GT Neo 3T to z kolei odpowiednik znanego chociażby z Indii modelu Realme Q5 Pro. Ma nieco wolniejszy, ale w żadnym wypadku niezbyt wolny system ładowania. Napełnia on baterię z mocą 80 W, czyli też nader zacnie. Jak widzicie, telefon można mieć w ciekawym żółtym kolorze z bardzo fajnym wzorem szachownicy na tylnej ściance, a pod tylną ścianką znajduje się akumulator o pojemności 5000 mAh. We wnętrzu obudowy pracuje Snapdragon 870 wspierany pamięciami LPDDR4X i UFS 3.1, natomiast na froncie telefonu mamy AMOLEDowy wyświetlacz o przekątnej 6,62 cala, rozdzielczości Full HD i oczywiście częstotliwości odświeżania obrazu 120 Hz. Z tyłu z kolei znajdziemy typowy zestaw fotograficzny obejmujący 64-megapikselowy aparat główny, 8-megapikselowy aparat szerokokątny i 2-megapikselowy aparat do makro. W obu modelach znajdziemy głośniki stereo, niestety nie znajdziemy gniazdek mini jack, nie znajdziemy również miejsc na kartę pamięci microSD. Jest za to dual SIM i wirtualny RAM, a oba smartfony pracują naturalnie w systemie Android 12 z nakładką Realme UI wersji 3.0. Informacje na temat wersji pamięciowych i cennika obu telefonów na naszym rynku znajdziecie w opisie pod tym filmem, a ja w tej chwili dziękuję bardzo Wam za oglądanie, zapraszam do subskrybowania naszego kanału i oczywiście stałego oglądania i żegnam się z Wami, do zobaczenia, cześć!